jeszcze raz. Dzień dobry dzieciaki, dzisiaj jesteśmy w Kresnym Stawie, czyli rodzinnym mieście moim i wujasa. Tutaj się urodziliśmy, wychowaliśmy i mieszkaliśmy do 18, właściwie 19 roku życia. I właśnie dzisiaj zabiorę was do pierwszej pracy wujasa, do miejsca właściwie, gdzie wujaszek rozpoczął swoją karierę zawodową. Ponieważ jesteście na pewno bardzo ciekawi, co to jest za praca i dokąd jedziemy, to powiem wam, że na pewno wszyscy, a na pewno większość z was kojarzy to miejsce, a kojarzy je przez serki wiejskie, jogurty, serki homogenizowane, siadło mleko, śmietany, kefiry, maślanki i mnóstwo innych rzeczy. Takich na przykład jak Calpro. Jogurty Calpro. Czyli dzisiaj zabiorę was do OSM Kresny Staw. Wszyscy na pewno wiecie, że produkcja takiego jogurtu, masełka zaczyna się od mleka. Mleczko przyjeżdża sobie tutaj do takiej hali. I w tej hali zostają pobrane próbki, żeby sprawdzić, czy mleczko jest super, czy nie ma w nim antybiotyku. I panie tam na górze w laboratorium sprawdzają, co tam się w mleczku dzieje. Jesteśmy w magazynie, gdzie znajdują się przygotowane do transportu śmietany, maślanki, kefiry, jogurty Calpro, jogusie, serki wiejskie, serki homogenizowane. Wszystko. Zobaczcie, ile tego jest. Tutaj mamy coś, co nas bardzo interesuje, czyli piękna paczka z prezentem dla siostry Karoliny. Przywieziemy ci, Karolinko, na pewno troszkę masła, bo jest go tu naprawdę bardzo, bardzo dużo, Karolinko. A tutaj właśnie mamy nowość, czyli jogurty Calpro z dodatkową zawartością wapnia. W trzech smakach, pyszne, łatwe w użyciu, bo można je jeść wszędzie. I bardzo szybko schodzą i już prawie nie ma na magazynie. Te półki. Jesteśmy teraz w sercu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kresnym Stawie. To tutaj właśnie do tego miejsca trafia mleczko po wcześniejszym zbadaniu. Jeżeli jest im wszystko w porządku, jest zdrowe i pyszne, trafia właśnie tutaj. I tutaj przechodzi pierwszą pasteryzację. A normalizacja polega na tym, że mleczko jest robione odpowiednio pod dany produkt, który dzisiaj będzie w mleczarni robiony, czyli na przykład pod kefir, albo pod jogurt, albo pod serek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko właśnie dzieje się tutaj. I następnie po pierwszej pasteryzacji i normalizacji mleko z aparatowni ląduje w tankach. Następnie, jeżeli ma być robiony z tego na przykład jogurt Calpro, to z tego tanku rurkami mleko na jogurt pędzi do drugiego tanka, w którym jest podgrzewany, aby można było dodać do niego dodatkowe składniki, takie jak wapnie, żeby były mocne i zdrowe kości, witaminy i tak dalej, to robione jest dalej, następnie jest to wszystko mieszane ze sobą, jak już się to połączy, to jogurcik dalej, właściwie mleczko z dodatkami dopiero, znowu rureczkami leci do kolejnych tanków, po drugiej pasteryzacji znowu rureczkami mleko trafia do kolejnych tanków i w tych tankach za pomocą takiego czegoś dodaje się odpowiednie szczepy bakterii do jogurtu. Znajdujemy się przy tanku K2, jest naprawdę wysoko. Tutaj właśnie ląduje mleczko po etapie dodawania szczepów bakterii, kiedy osiągnie odpowiednie pH. I właśnie tutaj jest ono wkładane, a następnie trafia do miejsca, gdzie będzie rozlewane. Tu mamy kac z wsadem, który jest dodawany do jogurtu w kolejnych częściach produkcji. Tak, to ten butek. I to akurat jest kać z śliwką oraz jagodami goi goji, czy tam jak zwał, tak zwał, wiadomo co chodzi, z tymi zdrowymi, czerwonymi nasionkami. Czy wiecie, co to jest? Nie, nie jest to orteza palca, jest to butelka, tak wygląda butelka na początku, dopiero w drugim kroku jest pod wpływem temperatury rozdmuchiwana i ma swoją ostateczną, swój ostateczny kształt, który zaraz wam pokażę.
jogurty Calpro, to w ciągu godziny nalewa się aż 2,5 tony jogurtu. Znajduje się sad owocowy, tutaj akurat jest truskawkowy, który za pomocą tej maszyny jest tłoczony, mieszany z maślanką, która trafia tam na koniec i jest pakowana, foliowana jako gotowy produkt, ląduje na półkach waszych sklepów. I dokładnie tak samo wygląda sytuacja z mieszaniem ze wsadem jogurtu Calpro, tylko w trochę większych kadziach. I tutaj właściwie mamy ostatni etap produkcji, czyli w tym przypadku jogurcie pakowane są w kartony. Kartony są stawiane na paletach, a palety trafiają do magazynu, gdzie czekają na transport do sklepów i do waszych brzuszków. Wyroby OSM Kresny Staw są uhonorowane wieloma dyplomami, co zobaczyć możecie na ścianach. Tutaj, tutaj, tam, 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 wszędzie są dyplomy. Tutaj mamy makietę całego OSM Kresny Staw. Tak wygląda latarnia z lotu ptaka. My znajdujemy się aktualnie dokładnie w tym miejscu. A tutaj stoi nasz samochód, tylko na zdjęciu go nie ma, bo zdjęcie było robione wcześniej. Co zresztą widzicie, bo jest zielono, a na dworze jeszcze tak zielony nie jest. Ale będzie niedługo. Kakałko najlepsze na kaca. No, to kakałko. Ja. Nie mówiąc już o kefirze i maślance, bo też na kaca jest świetnie. OSM Kresny Staw wpuściła mnie z torbami. Ale na szczęście z torbami pełnymi jogurtu, Calpro i innych pyszności, więc ja biegnę pałaszować, a z wami widzę się w kolejnym odcinku. Pa!